Jeszcze zobaczcie, co u nas się dzieje. Tu jest Dom Kultury. Tu jest sklep spożywczy GS. Tam jest zakład karny. Tu jest toj. Chcę pokazać właśnie, jak do nas dotarła cywilizacja. Będziemy mieli nowy asfalt. Trzeba uważać na słupy. Kurde, jednak nie jestem trochę zadowolony, albo mocno nie jestem zadowolony z tego, że nie ma liniowania. Tam bym sobie schował ze ciągnik. To będzie wszystko zrywane, ta strona, i od nowa kładzione. Wyżej te krawężniki będą dawane nowe, a te wszystko do wywalenia i cała nowa strona. A tutaj rowy. Tutaj zobaczcie, u mnie z podwórka właśnie spływa woda i tutaj się teraz błoto zrobiło straszne. No ale tu będzie, rów będzie tylko tam, gdzie jest za tym, tam gdzie rury leżą, a tutaj będzie takie przy szosie, taka rynna jakby z betonu. Taki ściek. No, tutaj u mnie trzymają koparki właśnie, jakiś tam sprzęt. Ta firma. Dobra, a ja się biorę za talerzówę teraz. Samochód postawiony jest Lux. Lux, panie. Zapomniałem opuścić. Bieda piszczy. Wyciągam z kulo, bo mi będzie do talerzówki potrzebne. Zobaczcie, co się zrobiło, jak się kręcę. Jakie to wszystko delikatne. Tu się wyrobiło na bolcu. Tu się też wyrabia. Ups. Ach, się uwaliłem. Dobra. Ja w ten sposób zawsze robię, że nie kręcę tutaj śrubą, nie cuduję, tylko najpierw śrubę odczepiam i wtedy mam luźno. Czy to w pługu, czy w innych maszynach. O, opuszczam, ono sobie zleci do końca.
Mam nadzieję, że już. I trzeba by spuścić teraz. O. Ciśnienie spuścić. Prawie, że. No, okej, jest. Jest dobrze. Teraz tak, bierzemy dół. Po to bierzemy dół, bo jak górę wyciągnę, to później kapie. Kurde, nie mogę się dobrać i kupić wreszcie tych ociekaczy. Można było od razu, ale... No, ale niestety się nie kupiły. Nie kupiło się i nie ma. Tutaj tak samo zabierzemy to. Hej! Co tam? A czemu wcześniej? Co? Z kim przyjechałeś, powiedz? Z Leną. O! Z Leną przyjechał Kornis dzisiaj wcześniej. I... Co to będzie? Teraz będziemy robić siać, tak? Zbyt równo to będę siał, no to można by to przełożyć. Coś takiego. No talerzówka 3-metrowa, żeby miała luz. I ciach. Tu jeszcze chyba trzeba będzie. Raz, dwa, trzy. Co mówisz, Elu? Zaorałem. Trzy razy jeździłem na pole, żeby zaorać. 60 ary. Bo wiecznie coś. A jeszcze zasięgu dzisiaj nie ma. W ogóle jest tragedia. Kota? Co kota? Nie, nie zjechałem. I ciap. Ile ja kręciłem tam? Dwa razy? Raz, dwa, trzy. Kurde, zobaczę na filmie, czy trzy. No i gotowe. Dobra, jadę. Jadę teraz tu. Ciach, ciach, ciach. Dobra, aha. Można by od razu byłoby, proszę ja ciebie, to ciachnąć. Raz, zawsze można sobie kupić, nie? Drugie, ale po co? Przecież to trwa 2 minuty. Co? Nie, nie ze mną. Nie ze mną rozmawia żona. Teraz tak, tu będę chciał opuścić, czyli podnieść trzeba, żeby tak głęboko nie brała. Bo będzie mi zapychać wszystko. O, koguciki trzeba wyłączyć. Maty muszą być zawsze. Godziny. Ręczny.
Żona kwiatki przysadza, bo prawdopodobnie już kostka będzie w marcu zaczęta, układana. Być. A czeka. Ja czekałam na frezowanie pni od września, a ona na kostkę. Bo w sierpniu miała być kostka, ale nie dogadaliśmy się w którym roku. No ale wszystko właśnie wychodzi, że z opóźnieniem się zrobi. Prawie z rocznym opóźnieniem. A tu człowiek ma się, kurde, martwić, że suszowego nie ma. Tu nic nie ma, kurde. Wszystko się przedłuża. Zresztą ja się nie martwię, bo mi pieniążki coś przydadzą, czy teraz, czy za pół roku. To ja się nie martwię. Ci, co rolnicy mają mało ziemi, co bardzo szybko składali, pierwsi w kolejce byli, pierwszego dnia podostawali po 2000. I na książeczkach leży na 3 lata, to już oni dostali. A tacy jak my, to po co nam suszowe? Już my mamy tyle dochodów, tyle ziemi, tyle dopłat, że nam suszowe niepotrzebne. Kiedy ja się dorobię siłownika tutaj zamiast tej śrubawki? Dałoby się rękawice, nie? O. Ciach. Dobra, chwila. Także dzieje się. Dzieje się, robota idzie. Robota idzie. I ma iść robota. Kurde, przesmarowałem sobie tutaj smar grafitowy, dałem i tutaj. Tutaj to nie wiem, czy potrzebnie, no ale chyba trzeba dawać, nie? I tam. A grafitowy to jest jakiś tam inny, jeszcze nie będę wnikał. Jaki on jest? Tutaj miałem ten uszczelniacz zimą zmienić, no ale zimy nie było. I co zrobisz? Dobra. Wiem, jak go zmienić. Od razu ustawię go sobie tutaj na placu. A teraz tak, teraz to wyjmę. Ciach. I tak, podnosi się. Zaraz się oprze na wale tylnym. Chyba już. Więc luźne jest. O, i dajemy go sobie na sam dół. Ciach, ciach. Tu to samo. Na razie na dół. I teraz będzie wał pójdzie niżej, czyli to będzie teraz jak najpłyciej brało. A jak nie, to tutaj damy. Bo na środkowym to ja sieję zawsze. Teraz w górę serca.
Tutaj jak był nowy siewnik, to nie wchodziło. Trzeba było pofrezować trochę, poszlifować, znaczy nie frezować. Tylko dziwi mnie, że tyle luzu tu jest. No ale chyba tak ma być. Trzeba było pofrezować, poszlifować. No i jest ok teraz. Tu mam na stałe zabezpieczony. A jak już do siewnika, to sobie tutaj daję na to. A, jeszcze pilna rzecz. Bardzo ważna. Tutaj ktoś mi pisał z was, że za wąsko jest, tak? No to tu jest dane właśnie do środka, bo można to dać na zewnątrz tu, a to dać na zewnątrz tu, to będzie szerzej. A w tej chwili jest jak najwęziej i dla mnie działa. A komuś nie działa z was, więc nie wiem, co trzeba zrobić. Podkładki tutaj dać dystansowe i mocno ścisnąć porządnymi śrubami. Tylko i wyłącznie.